Oglądając bieżące pokazy mody, możemy odnieść wrażenie, że nie jest to pokaz nowych fasonów, a jedynie inspiracji projektantów czy też stylistów. Tak. To tak czy inaczej musimy wiedzieć, co jest modne, co jest nowe i z czym łączyć. No bo zawsze nowy sezon, nowy trend, nowe trendy, tak? Znaczy, prawda jest też taka, że potrzebujemy czegoś nowego w szafie. Bo chcemy, jest, wiesz, słońce się pojawia, tak, wszystko, kwiaty rozkwitają, więc chcemy nowości. Trzymasz białe koszule, to bardzo mnie cieszy, ponieważ jest to część garderoby, którą właściwie musimy mieć w szafie, z różnych względów. Czy do biura, czy ogólnie na co dzień, łącząc ją z jeansami zwykłymi. Ale wiesz co, zauważyłam też na pokazach, że już nie ma tych klasycznych takich białych koszul, tylko właśnie są, nie wiem, czy powycinane rękawy, czy z jakimiś dodatkami. One są takie dekonstrukcyjne, czyli zupełnie inne niż do tej pory widywałyśmy. Albo bardzo długie, takie na przykład ta. Zobaczcie, ją przyłożę do siebie i w zasadzie mogłabym ją nosić jako sukienkę. Tak. Jak dziewczyna ma ładne nogi, fajne botki, myślę, że może wyglądać naprawdę fajnie. Czy botki, czy na przykład jakieś trampki fajne, tak, bardziej zrobić taki sportowy styl. Tu mamy właśnie, ona jest trochę taka rockowa, z dodatkami fajnymi, zamiast biżuterii. Dokładnie. I też śmiało moglibyśmy do pracy ją taką założyć. Tak, bo ona nie krzyczy sobą. Mhm, ale jest inna. Mhm. Tuż projektanci też dodają jakieś elementy do białej koszuli, żeby po prostu nie było nudno. Ona jest też taka casualowa, ta koszula właśnie, ale fajne też ma graficzne te wzory, połączenie też czarnego z bielą. Mhm. I tutaj też chciałam powiedzieć, że pikowane kurtki są bardzo modne teraz, więc mamy też taki ala element pikowany. Trochę z bomberki wzięty. Tak jest. To jest też fajnie, ciekawa. Zobacz, że ona jest bardzo szeroka, luźna. I to, co jest bardzo ważne, wycięte ramiona. Tak. Ja patrzę, tu się wkłada rękę. Tak. Wiesz, to możesz włożyć tutaj, tak. Albo możesz włożyć tędy i tu masz wystające ramię. To nawet super, fajny pomysł. Zobacz, jest taka czarna, która ewidentnie już jest z odkrytymi ramionami. Więc pięknie nam ramię się tu prezentuje. I właśnie, wiesz, niby klasyczna koszula, tak, ale zrobiony z jakimś dodatkiem. Dokładnie. Także zdecydowanie w nowszym wydaniu. Tutaj fajnie zaprezentowana jest z pięknym płaszczem. Bardzo ładny płaszcz, bardzo klasyczny. I to, co projektanci też podkreślają, że w tym sezonie te oversize wszystkie propozycje powinny mieć taki krzykliwy kolor. Taki ostry, wyrazisty. Więc tutaj ta czerwień, myślę, że fajnie się odnajduje. Ale fajne jest zawsze połączenie klasyczne bieli, czerni i czerwonego. Przełamany tutaj, zobacz, naszyjnikiem też mocnym. Mhm. Zupełnie w innym kolorze. Też na wielu pokazach można zauważyć, że wróciła do nas mocna, ciężka biżuteria. I to jest fajne. Tutaj też bardzo ładny płaszcz, też fajny kolor. Wiosenny, trochę przygaszony, ale nadal jest taki świeży. Mhm. Często też możemy zauważyć, że duże kołnierze wracają też, więc... Postawione. Właśnie tutaj jest tak przyszyty płaszcz, że możemy położyć sobie kołnierz, ciach. Jest klasycznie, ale możemy też go ładnie właśnie postawić, wyeksponować i on się zlewa z całością. Bardzo fajne, ale fajny też jest materiał tego płaszcza. Mhm, świetny. No i kratka. Słuchajcie, no, wzór, który mi się kojarzył zawsze z jesienią. A tu proszę, mi się w ogóle kratka kiedyś zawsze kojarzyła z flanelą, wiesz, tymi flanelowymi koszulami, z, nie wiem, z panami informatykami, którzy siedzą i sobie po prostu dłubią w tych komputerach, ale od kilku sezonów ta kratka kompletnie w ogóle zmieniła swoje podejście. Tak, i no, stała się bardzo wszędobylska. Tutaj też, znaczy, no, koszula i znowuż jest inna niż klasyczna, bo ona jest dłuższa. Tak samo jak mówiliśmy przy białej, można by ją samą nosić. Ale gdyby nie samą, to na przykład właśnie nawet z tymi spodniami, co ty dzisiaj masz. Mhm, dokładnie. Jakieś wysokie też botki. Mhm. Super by to wyglądało. Taki grunge rockowy styl. Który też jest, no właściwie zawsze. Wrócił też. To jest styl, który ty lubisz. No to tak, to jest akurat mój styl, ale właśnie tak jak mówiliśmy, że jest to, te wszystkie pokazy mody to jest taki przegląd dawnych czasów. Wszystko to, co było, się powiela, dodajemy nowe elementy, nowe fasony, odrobinę nowych, tak jak właśnie w tych koszulach, ale możemy łączyć to, co mamy w szafie starego, z czymś, co sobie kupimy właśnie nowego, takiego wow, takiego odjechanego. To się nazywa styl, bo wiesz, trendy to jest jedno, ale właśnie fajnie jest potrafić łączyć styl z tymi trendami. Żeby tak naprawdę, nie wiem, mamy nowy sezon i zmieniamy, wiesz, wrzucamy wszystko z szafy i mówimy, dobra, ja teraz będę, wiesz, trendowa i będę mam fashion. Wszystko nowe. Nie o to chodzi. Nie o to chodzi, bo dokładnie. Bo później te rzeczy za rok musisz wyrzucić w jakiś tam sposób, bo okej, okay, będzie też biała koszula, ale będzie inna biała koszula. Dobrze, to ty pokaż, jakie jeszcze koszule mamy. Tu też długie. Mhm. Wiesz, można też je zawiązać w pasie, jeżeli ktoś chce krótszą. Tak. Różne kolory.
Różne kolory i tu jeszcze mamy, tak. To jest. Chociaż z tych wszystkich jak koszul, dla mnie ta robi największe wrażenie. Uważam, że jest rewelacyjna. Bo ma żabot. Bo ma żabot, no i właśnie zgadłam, tak. O to ci chodzi. Ja to ci chodziło. Pędzę do ciebie z żabotami, dajcie, które też wróciły do nas, prawda? Mhm. Ja przyznam szczerze, że ja bardzo lubię. Bardzo mi się to podoba. Uważam, że dodaje to tak jakiejś elegancji, gracji, no takiego smaczku. A wiesz, co ci jeszcze powiem? Na przykład jak panie mają szerokie biodra i nie chcą zwracać uwagi na przykład na swoje nogi czy coś i jak dajesz żabot, który przykuwa uwagę tutaj do góry. To odciągamy uwagę tak, od dołu. Tak, tak, tak. I najlepiej jak jest na przykład dół taki stonowany kolor albo jednolity. I tutaj wiesz, tutaj pracujemy na tej części. Górą. Też są w różnych kolorach, w różnych odsłonach. Fajnie to połączone właśnie z tym łańcuszkiem jak biżuteria. Tutaj kamizelka, to do kamizelek dzisiaj wrócimy, bo to jest bardzo ciekawe, bo z żabotem. I też możemy do pracy założyć taką kamizelkę, chociażby na jakąś koszulę. I myślę, że trochę doda to takiego smaczku elegancji. Bo zobacz, gdyby była bez tego żabotu, to by była taka smutna. Zwykła skórzana. Dokładnie. A my nie robimy zwykłych rzeczy. To mi się bardzo podoba. Sukienka, super, która właśnie tutaj całą górą pracuje i daje cały look. Bardzo wesenna, taka... Świeża. Nie wiem, kanarkowa, cytrynowa, taka, taka super, jest fajna. Jeżeli właśnie mówimy o tym, że się dużo ma dziać tu u góry, to na przykład na pokazach Gucci'ego było widać powrót właśnie do tych dawnych lat, gdzie były wiązane kokardy tutaj duże. Tak na przykład możemy zaproponować przy tej propozycji. Czyli tu, tak jak powiedziałaś, na górze blisko ramion dużo się dzieje, żeby odciągnąć uwagę od dołu, chociaż tutaj dół jest bardzo fajny. Tak. Wysokie stany. To też jest powrót. Czy w spodniach, czy w spódnicy. Fajnie jest, jak możemy mieć wysoki stan, podkreślić talię. Jeżeli dziewczyna ma ładne wcięcie, to naprawdę takie spodnie, taka spódnica może ładnie taka, wiesz, jak na przykład klepsydra dziewczyna, tak, o kształcie klepsydry, to przecież przecudownie wygląda, przecudownie podkreśla figurę. Dokładnie. No i właśnie na pokazach Gucci'ego były i szerokie nogawki w spodniach, wysokie stany, te właśnie kokardy, żaboty. No fajnie, dużo kolorowo i dużo się działo. Na bogato. Na bogato. Tu na przykład propozycja takich spodni spodnie właściwie, tak. Bardzo, bardzo też fajne. Jest to taki materiał lejący, więc jak idziesz, to one tak, wiesz, tak przewiwają. Super. A jeżeli mówimy o fajnych spodniach, no to ty właśnie ma. Tak, takie spodnie, które mają tak naprawdę przezroczysty dół. Tutaj nie wiem, czy go dobrze widać. I tak naprawdę masz, wiesz, masz górę zasłoniętą, bo są trochę wyższe, tak? Jako spódnica. Jak spodenki. Jak spodenki, tak. A ten dół jest właśnie taki lejący, ale nadal masz spodnie, więc nie jest to wyzywające i krzykliwe. Zresztą na pokazach też było widać dużo prześwitów. Na przykład tutaj u mnie jest prześwit, który no już od pewnego czasu króluje na ulicach. Zresztą projektanci i wizjonerzy ściągają właściwie z ulic. To, co zobaczą na ulicy, podpatrzą, to kradną troszkę do swoich projektów. No wiesz, jak to jest z modą właśnie. Często ta moda powstaje na ulicy, tak jak z muzyką, tak? Nie wiem, weź jazz, który tak naprawdę był kiedyś w takich piwnicach, tak grany i później te zespoły wychodzą na zewnątrz, tak? I się czerpie z nich inspiracje. Tak samo też właśnie ze street style. Dokładnie. Piękny płaszcz. Bardzo ładny płaszcz. Nawiązuje trochę do tego, który mieliśmy poprzednio, ale... Podobny materiał. On nawet delikatnie się mieni, może teraz tego nie będzie widać, ale ja widziałam ten płaszcz w świetle dziennym i świetnie, tak perłowo się mieni. Fajnie połączony z koronką. Myślę, że ta stylizacja jest bardzo udana. Ciekawy naszyjnik, bardzo nowoczesny, takiego jeszcze do tej pory nie widziałyśmy. A fajnie jest też to, że on nie ma tutaj kołnierza. Takiego jak na przykład w tamtym przypadku. I on pasuje też do innych stylizacji. On jest taki bardziej elegancki. Bardziej by mi pasował na przykład do eleganckich spodni czy do eleganckiej sukienki. A jeszcze chciałam ci pokazać, nawiązując do tych koronek, bo styl koronki, znaczy koronka tak naprawdę, ona też jest trendem w tym sezonie. Takie przezroczystości, na przykład tak jak tu mamy. No też już było i wróciło. Było i wróciło koronka, wiesz, na przykład Dolce & Gabbana zawsze promuje koronkę, tak, bo to się chyba nigdy nie zmieni. No dobrze, ona jest z jednej strony seksowna, z drugiej romantyczna, więc czemu nie? Pewnie. A fajnie jest też ten kolor fajny.
To jest taki pudrowy róż. I wiesz, i niby jest to bogate ze względu na koronkę, ale jednak delikatne, bo jest lżejsze. No. Jeśli mówimy o pudrowym różu, to nie tylko na całości kreacji, ale też i na fragmentach. Tak jak to właśnie mamy na tej spódnicy z bluzką. Fajnie w ogóle połączone, wygląda jak komplet. Komplety... To jest spódnica? Tak. Faktycznie, super. A no widzisz. I o to chodzi. To jest wygodne dla nas, bo nie musimy się stać przed lustrem i zastanawiać długi czas, co ubrać, co pasuje do siebie, a co nie pasuje, co ładnie wygląda, a co nie. Tylko po prostu zestawione jest gotowe. Gotowiec. Ale zobacz, jak odcieniem jest ten róż dobrany, tak że wiesz, idealnie po prostu, że dokładnie. Nie tam, że troszkę może coś nie pasować. Dokładnie, bo można mieć sukienkę. To jest tak zwana łatwizna, tak? Jest sukienka geometryczna, też fajna, zamki, wszystkie te elementy, które też już do tej pory były. No tak, że mówię, albo w całości mamy taki zestaw, albo łączenia. Pewnie. I ważny element garderoby dla tak zwanych bizneswomen, które potrzebują mieć garnitury czy też marynarki. To fajnie, bo teraz są w troszkę nowym wydaniu, takim ciekawszym. Albo fajny przód, czyli te kołnierze są już inne ozdobne niż dotychczas, takie ozdobne, albo z kolei bardzo długie. Pięknie wygląda nasza Angelika w długiej marynarce białej, bez rękawów. I jeszcze z dekoltem takim długim, pięknym, który też jest teraz bardzo modny. W ogóle te kamizelki, one są o tyle fajne, że możesz je łączyć nie tylko do eleganckich strojów, tych biznesowych, tylko na przykład, nie wiem, wracam ciągle do tego casual, do jeansów, żeby nadać trochę elegancji tej prostocie. Wiesz, o co chodzi? Rozumiem, wiesz, no też szukamy w modzie też wygody. Wygody, troszkę luzu, żebyśmy nie były takie pozapinane po sam sufit w garniturze i nie czuły się sztywno, to właśnie przemycane jest coraz więcej sportowych elementów, casualowych. Ale to musi być stylowe, to musi być zrobione ze smakiem. A są właśnie, to są takie elementy garderoby, które dodają smaku. Gdzie, wiesz, to jest taka perełka z szafy. Na przykład nie wyubierasz wiesz, sobie jakieś spodnie luźne, a tutaj zarzucasz sobie kamizelkę. Super. A tu mamy przykład kamizelki sukienki, która też jest bardzo elegancka, jest bez rękawów i możesz ją założyć i do pracy. Nawet dekolt ma nawet odpowiedni, ale możesz ją założyć też na co dzień. To jakiś, nie wiem, baletek, wiesz, że możesz też to użyć jako część garderoby, jeżeli chodzi o dodatek do spodni, czyli długa marynarka, ale możesz, tak jak mówiłaś, jako sukienka. I wszystko, dziękuję. Nic więcej. Super. Tak jak właśnie zaskoczyła mnie kratka jesienią, tak też zdziwiłam się, że pojawiło się tyle pasów. Paski w różnym wydaniu. W różnych kolorach i w różnym zestawieniu. Pasy mi się kojarzą z latem. Wiesz, to jest styl marynistyczny. Ja nigdy nie byłam fanką pasków z racji tego, że zawsze kobiety się obawiały, że jak będą właśnie w poprzek te paski, to będą pogrubiały. Pogrubiały, ale to też zależy. Wracam do sylwetek. W momencie, kiedy masz wąskie ramiona, szerokimi pasami poszerzasz sobie górę. I robisz wtedy kształty. Masz rację. Tworzysz. Przekonałaś mnie. Widzisz, jak na przykład masz szerokie biodra i założysz spódnicę, no to sobie ją, wiadomo, robisz to, co wszystkie kobiety myślą, że robią pasy. A pasy często ratują. Jak są pasy na przykład, tak jak w tym przypadku, one nam podkreślają talię. One nas ciągną optycznie w środek. Widzisz, tu robią to, co mają zrobić, tu też. Czyli one właściwie optycznie formują nam figurę. Tak, tak. Jezu, nigdy nie podchodziłam tak do pasów. A widzisz, ostatnio się nad nimi zastanawiałam i stwierdziłam, że ja też lubię pasy i też trzeba znaleźć na nie sposób. Słuchajcie, musimy się do nich przekonać. Fajna jest też ta narzutka na głowę. Berecik. Berecik. Słuchajcie, berecików było sporo na pokazach, to mnie też rozbawiło, ale wygląda to fajnie, wesoło. Tak.
Ja nigdy nie byłam, nigdy nie lubiłam bereciku, bo zawsze zakładałam i mi się coś nie pasowało, ale mi się zawsze podobało właśnie opań. Dokładnie. Wiesz, to jest tak samo jak z stylówkami, spódnicami. Tak. Zawsze się podobałem, a zawsze jest coś nie tak. Ale są dziewczyny, które bardzo ładnie w tym. Znaczy, ja w ogóle uważam, że dziewczyny wyglądają świetnie w takich beretach, jak są dobrze dobrane. Bardzo fajny pomysł. Zwróć uwagę też na kurtkę. Mhm. Wygodne jest też to, że możemy taką kurtkę sobie obrócić na drugą stronę i mieć nową wersję. Angelika pokazywała się w żółtej, tu mamy pokazaną niebieską i za chwilę zmienię ją na żółtą. Ciach. Już nie będę całej obracała, ale zobacz, to jest kurtka, nowa kurtka. I nawiązujemy tutaj też do minimalistycznej szafy, tak naprawdę. Mhm. Jedna rzecz zastępuje nam dwie rzeczy, dwa elementy, tak? Chcesz raz tak, raz tak. Dokładnie. Tutaj też paski fajnie połączone z torebką, te wszystkie wisiorki też cały czas są widoczne, dużo się dzieje przy tych dodatkach. W ogóle połączenie żółci z niebieskim kolorem jest bardzo modne. Mhm. I chyba wygodne, to bardzo fajnie współgra. Chociaż zobacz na apaszkę. Ona taka troszkę już tu wchodzi... Przełamujemy, bo nie wszystko musi być, wiesz, jednolite, tak? Niby mówimy o trzech kolorach, ale tak naprawdę możemy zawsze coś dodać. No co, w takim razie życzymy dziewczynom udanych zakupów. Trafcie na tą swoją taką perełkę, jeżeli chodzi o odzież i po prostu... Nie za dużo, ale stylowo i żeby nam pasowało do reszty szafy. Tak jest. Do zobaczenia.